W chwili wybuchu wojny mieszkała pani w jakiej miejscowości? Karłów. Karłów, tak? Tak, to wieś. Wieś Karłów. Bogata wieś Karłów. Bogata to wieś, tak? Tak. Mhm. Bardzo, no tam są bardzo dobre ziemie. No tak. Bardzo dobre ziemie. Moja mama zawodokrawcowa. Wujek wojskowy krawiec. Rozumiem. Ojciec miał warsztat kowalsko-ślusarski. No, był bardzo dobrym fachowcem. Mm-hmm. Był lubiany. Taki był. Mama raczej taka energiczna i taka patriotka. A ojciec to więcej taki. Także pracę mieli. Chałupkę kupili jakoś tam starą, przerobili na nowo. Czyli jakby kontakty z Ukraińcami przed wojną były dobre. Dobre. Gościliście się, czy spotykaliście się? Ja wiem, że jak mama z tatą byli na wszystkie, jakie było wesele, to oni byli zapraszani. Ukraińcy? Tak. A na ukraińskie wesela też gdzieś chodziliście? No już mówię, bez przerwy na wszystkie wesela rodzice byli zapraszani. Mhm. Tylko, że moja mama pochodzi z Kolbuszowy. Mhm. Nie z tamtych terenów, z Kolbuszowy. Mhm. Ten brat, ten tam cała rodzina przecież jest. No ale tak było, jak było ileś dzieci, to trzeba było to każde dziecko, żebyś poszło w świat. No i ten świat mama znalazła właśnie tam. I ojciec tak samo. To jak trafiła pani mama tam na te kresy? Wie pan? Parę złotych woreczek i w świat, i w Polskę. Mhm. No bo tych dzieci było dużo, a... Czyli poszła w świat. No. Poszła w świat. Rozumiem. A jak poznała swojego męża, czyli pani? No to on tak samo. On też poszedł w świat? Tak, on był, mój ojciec był 10 lat w Austrii. A, rozumiem. Jako taki poganiacz bydła, jak to Austriacy byli rozumiem. U nas. I te kijki mi popędzał, tak popędzał, że to wojsko go pilnowało i on się znalazł w Austrii z tym bydłem razem. Rozumiem. Tam był 10 lat. Świetnie mówi po niemiecku. Mm-hmm. Uratował się nieraz przed ten swój znajomość języka niemieckiego. Że ojciec miał warsztat kowalsko-ślusarski. Mm-hmm. Mama szyła dobrze. Rozumiem. One się już zaczęły, jak to zaczęły się studia. Czyli nieźle się wam powodziło chyba. Nieźle. Nie brakowało nam chleba. Ja nie znam tego, żeby chleba mm-hmm. nie mieć. Ojciec lubił dobrze zjeść, bo tak się wychował w Austrii, tam Niemcy mm-hmm. lubią dobrze zjeść. Mm-hmm. I proszę powiedzieć, weszli Rosjanie, jak oni się obchodzili z Polakami? No, ale ja pan nie mogę też powiedzieć, dlatego że nas było tam mało. Mało było. Tak, mm-hmm. bo tutaj już w Załuczu, to tam już był więcej, na tej stacji Załuczy. Mm-hmm. Nie wieś Załuczy, tylko stacja Załuczy. Pani tam mieszkała trochę na tej stacji? Trochę, bośmy mieszkali w kilku miejscach, bośmy się bali tych Ukraińców. A Ukraińców się bali? No baliśmy się, że zagrażali. Czyli już się czuło wrogość ich. Tak. Proszę pana, z chwilą, kiedy Niemcy weszli, jakby uciął. Jakby ręką. Tak. Już nas nie znali. Nie chcieli znać. Ani zarobić nie dali, ani nic. Nie chcieli znać. Tak. Rozumiem. A ojciec mnie a przed wojną było w porządku. Tak. Byli kolegami, byli tym, przychodzili do ojca, do warsztatu, tego. To tak trochę byli może fałszywi, no jakby wygląda na. A no a co robili? Przyszli, powiedzieli, żeby nigdzie nie wychodzili, bo my to jesteśmy sąsiadami, a on tylko to patrzyli, żeby nikt nigdzie nie wyszedł. Przyszli Ukraińcy do tego kolejarza do domu. Mhm. Już był na emeryturze. I proszę opowiadać. I byli z wnuczkami. Mhm. Bo córka była u sąsiada, szyła tam coś. I ta córka się uratowała, bo ten Ukraińc powiedział. Ten Ukraińc wiedział. Bo nie puścił jej, żeby nie szła. Że rano pójdzie. I ten chłopak, i oni w porządku, ładni, piękni, a to oni są dobrzy, że jesteśmy dobrymi sąsiadami, takich przygotowywali, żeby nigdzie się nie rozchodzili. Nie zauważyli, że tej córki nie ma. No to tego, i wszystko ładnie, pięknie, posiedzieli chwilę, poszli.
w nocy, przyszło ich kilku, i nie tam strzelać, tylko z nożami. Z nożami tego pierwszego kolejarza, później żonę. I to dziecko, najmłodsze tego chłopczyka. A ten, ten starszy się wyczołgał z domu. Wyszedł za mieszkanie, przygnoił, to w gospodarstwach gnojowiska takie są. On się przytulił do tego gnojowiska i tam się uratował ten. To on najwięcej wiedział. On wszystko widział. Jak to wyglądało? No przyszedł z matką do nas, ale nie tylko tyle kilometrów. I przyszli do nas, że nikt ich nie zaczepił. Czyli tak skończył żywot ten emerytowany kolejarz, tak? Tak. Że został po prostu przez sąsiadów zarżnięty. Tak. No i zauważa, przyszli ładnie, piękni. No, my tacy sąsiedzi, my wam krzywdy nie zrobimy, bo krzywda wam się nie stanie. No oni uwierzyli, a nie, co prawda, że ta pani, no już mi się nazywała nazwisko. Też ona się nie kontaktowała się z Ukraińcami w ogóle. Nie uznawała ich. To było ukraińskie. Mhm. Ale nie musieli w ten sposób. Tak obchodzić się z ludźmi. Tak. Ale myśmy mieli wyjechać, to wyjechali właśnie wędrowcy w rodziny. Tak jak stali. Mhm. Nic nie można było wziąć. Przyszli raz, NKWZiści przychodzili. Gdzie twój mąż? No nie ma. Drugi raz przyszli, no nie ma, nie ma. No to raz nie ma, drugi raz nie ma, trzeci raz nie ma. No to co? Już trzeci raz to już pod woda stała i tak jak stali. Z dzieci małe. Tak jak stało, ubrany, nieubrany na furmankę i wio. I ja, nie, a my nic nie wiemy. Jesteśmy na tej stacji, mieszkamy. I ja przeszłam przed story, no ale tych wagonów jak na stacji, nie? Słyszę swoje imię. Odwróciłam się, ona przy takie malutkie okienko. Prosiła mnie o wodę. Poznała mnie, Ukrainka poznała mnie. Wody. Przyszłam do domu i mówię mamie. Mama mówi, niech ci ręka boska broni. Podejdziesz, rozwali się żołnierz, nie wolno, bo to jest polityczna sprawa. Nie wolno podchodzić. No i, a ja mi było szkoda, to ja nie rozumiałam tego tak polityki, jak dzisiaj. Ja bym zaniosła tą wodę. No ale nie, to nie, mama jeszcze mnie przypilnowała, żebym nie wyszła czasem. To oni, myśmy jeszcze nie wyjechali, jeszcze nam przedłużyli tydzień, a tych banderowców rodziny już stali, musieli w nocy ich zgarnąć i w wagony i na Sybir. Rosjanie? Tak. A proszę powiedzieć, pani tu wcześniej wspominała, że Rosjanie jakieś firmy puszczali na polach? Na łąkach. Na łąkach? Tak. I co, zaganiali ludzi na siłę, tak? Czy jak to wygląda? Nie, było takich trochę, że przychodzili. Przychodziło. Przychodzili. No ale taka jak ja, to byłam codziennie. A chodziła pani na te filmy, tak? I tak. Co na tych filmach było? Wojna, strzelanina i gadka. Oni tym szczycili się. I co ta gadka? U nas, jak pan mówi, u nas wsią, no, jakie oni są, czego oni nie mają. To jest propaganda, czego u nich w Rosji nie ma. Tak chcieli się sprzedać ludziom. Mm-hmm. I u nas wsią, no, u nas wsią fabryki dzielają. I jaka jest żyźnia u nas. Takie życie tam wspaniałe w Rosji. Tak, mm-hmm. Starsi to trochę znali wojnę tą carską. Mm-hmm. No to tam gdzie tam taki pójdzie słuchać, przecież on dobrze wiedział. Co tam jest? Ale tak jak ja, no takie dziecko, mm-hmm. No to raz, drugi, mama zabroniła mnie. Nie pójdziesz. Mm-hmm. A nie do ojca wysłała, idź ją przyprowadź. Przyprowadź ją do domu. No to w domu na południu posiedziałam, ale na drugi dzień to uciekłam. Mm-hmm. Uciekłam i poszłam, oglądałam. Mm-hmm. Mama zdenerwowała się i mówi tak. Będziemy cię traktować jak chłopca. Dostaniesz parę pasów i usiądziesz. Mm-hmm. No ale mama nie ustąpiła. Mm-hmm. Weź tego. Ojciec
wziął tego pasa i tak, kładź się, kładź się. Machał tym pasem i mówi, krzycz, niech mama wie, że cię bije, no niech mama wie. Krzycz. No to... Ale na drugi raz mówi, to powiedz mi, to ja z tobą pójdę. Jestem pytany, ja. Ale co ojciec mówi do kolegi? Co ją tam interesuje, takie dziecko? Rozumiem. A proszę powiedzieć teraz tak. No weszli Niemcy potem, prawda? Tak. Na wasze tereny. Jak wtedy się sytuacja zmieniła? Jak to znowu Ruscy uciekli? Tak. Wycofali się, weszli Niemcy. Jak to zaczęło wyglądać wtedy życie? Niemcy to są Niemcy. To jest inny zupełnie naród. Inny. Pod jakim kątem? To znaczy, oni nie, tak jak Ruscy, to będą to śpiewa, a to tańczy, a to... A Niemiec nie. Sztywny. I taka sprawa a propos. Chodziliśmy, bo tam zostaliśmy, mieszkała okrętka po nas. I mama wysłała, pójdziesz, bo tam jakieś pieniądze może da, może coś da. Bo nie było już tak, co jeszcze, bo już nie zarobkowała i nie było. No i poszłam, ale to jest kawałek drogi było. Taki odon Hucelszczyzny, góra. To tak do stacji tego załucza to się ciągnęła ta góra. Słyszę, idziemy, siostrą była, ale siostra dużo młodsza ode mnie. Idziemy, ona coś mi tam opowiada. Słyszę, halt, halt. Stanęłam. No coś ten ojciec trochę nas nauczył tego niemieckiego. Stanęłam. Pokazuje mi, co ja tam mam w tym woreczku. Wyrzuciłam to wszystko. I on pyta się mnie, a czy jestem głodna? Ja mówię, że no. Ale siostra też miała taki woreczek. I powiem, co ona tam ma, pyta się mnie. Ja mówię, że tak samo, żeby wyrzucić. A ja tu mam taką kurtkę, taką kieszeń, taki kromkę chleba suchego. I to starszy mi tak. A on mi pokazuje na to. Ja mówię, że sztykenbrot. No ja. Wyjęłam, w porządku, przyszedł po matę, że czegoś więcej nie ma. Czyli pozwoli? Tak. Bo powiedziałam po niemiecku. Rozumiem. Pani bardzo szanuje swój język, bardzo. I siostra, jak to małe dziecko, dryp, i przyspieszyła kroczku. A on karabin i do niej. A ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Przecież też jeszcze takie byłam dziecko. Nie wiem, odruchowo. Stanęłam przed nim, odkręciłam i stanęłam. Nein, to meine Schwester, nein. No ja. Pokazuje mnie, żebyśmy sobie już poszły. Na chałce. No ja. A jak podchodzili do Ukraińców Niemcy? Proszę? Do Ukraińców, jak Niemcy podchodzili. Oni, powiem panu taką rzecz. Dobre słowo. Pytanie. Jeździli do Zabłotowa. Od Rumunii do Zabłotowa. I no, nas też przez Widynów, taka wieś, do Zabłotowa. To małe miasteczko. Jeździli Ukraińcy od naszej wsi. Z masłem, ze słoniną, z mięsem, śmietaną. Bo Niemcy kupowali. Stoi ich pojechało kilka też z naszej wsi. Rozłożyły się sobie. Odchodzi Niemiec z Niemką i ona pokazuje. On stoi obok, on panu pokazuje, że to. I wyjmuje to. Niemka sobie poukładała na koszyku i stoją. Ona nie umie powiedzieć nic, tylko pokazuje. A on wyciągnął na haję
I po tych kożuchach, i po głowie, i po nogach. Prawie ile weszło. Czyli wziął po prostu za rękę. Nie, to nie zapłacił. Nie zapłacił. Nie. Nie zapłacił. Nie. I ona tak, okrajenka to na daleko nas mieszkała. Mhm. To jeszcze do domu nie dojechała i przyszła mamie powiedzieć. Skąd mama, skąd pani wiedziała, że Niemcy są tacy? Mhm. Więc mówię, ja nie pojadę. Psom wyrzucę to masło, a nie pojadę więcej. No ale to ich było trzy. No to uciekło, te dwie jeszcze miały towary, już nie sprzedawały, przyjechały do domu. A chciałem zapytać jeszcze, bo to było blisko, pani mieszkała niedaleko granicy z Rumunią, prawda? Tak. Jak wiemy, tam wojska polskie przez Rumunię uciekały, no, opuszczały teren. Aha, to jest najważniejsze. No proszę, jak to opowiedzieć. Jak to wyglądało? Pana, było to nasze gospodarstwo, ten domek taki, że pan się nie spotkał tam. A jak pan był, to na pewno były jeszcze te brama, a przy tej bramie taka furteczka i tam taka ławeczka do siadania się otwierała, żeby całe bramy nie otwierać, tylko. I ja se siadał na tym. I któregoś dnia patrzę, wojsko idzie. Ale to czwórkami. Ale idą, mnie już się znudziło oglądać. Tyle wojska? Tyle wojska. Polskiego? Tak, ale czy w nocy szli, to nie wiem. Na drugi dzień znowu. Czyli pani widziała polskie wojsko? Ja to siedziałam w tej bramce i to wszystko widziałam. Mhm. Było dużo rannych na przykład? Nie. Nie? Nie. Nie widziałam rannych. Nie przypominam sobie. Nie przypomina sobie. Tak. Czyli raczej wojsko, że tak powiem, w miarę zadbane. Torowani, tak, no, tak te... Zmęczeni. Zmęczeni bardzo. Zmęczeni znaczy, bardzo. To tacy chłopcy byli jak wybrani. Pan wie, że do wojska przed wojną się nie brało pierwszego lepszego. Tylko musiał mieć wygląd, tak? I do dziś, no, zresztą my Polacy mamy, patrzy się na tych Podhalańczyków, to aż się coś człowiekowi robi. Jak te nasze żołnierzyki ładnie wyglądają. Mm-hmm. Chłopcy są aż przyjemnie patrzeć. I proszę powiedzieć, oni szli, konie też były z nimi? Nic, piechotą. Wszystko czwórkami, piechotą. Tak. Czwórkami szli też? Czwórkami. To ile tego musiało być? I koniec z trzech cywili z tych ostatnich. Do mnie dochodzi jeden z tych cywili i do mnie mówię po ukraińsku. A ja tak, ja nie jestem Ukrainka. A kim ty tu jest? Ja jestem Polka. A co ty, dziecko, tutaj robisz? Ja tu mieszkam, pokazuję to. A jak doszli ci wszyscy trzej i rozmawiają ze mną, to zaraz ciocia jedna, druga, babcia i co się dzieje, nie? Wyszli, te ciotki, to panienki były jeszcze. Jedźcie z nami. Co wy tam będziecie robić? Co? Przecież zginiecie marnie. To oni zginęli, a my nie. Nadszedł 43 rok. Jakby środek wojny, prawda? Zaczynała być partyzantka ukraińska, prawda? No to banderówka. Tak. Banderówka. Tak. I teraz proszę powiedzieć, zaczęło się chyba dla Polaków chyba najgorszy. I dla... Musieliśmy uciekać stamtąd. Mhm. Czyli z tej miejscowości pani musiała uciekać? Naturalnie, w trzech miejscach byliśmy. I gdzie uciekliście? Do jakiego? Najpierw byliśmy w Załuczu, tam w tym dworku. Rozumiem. U Jaruzelskich. Później też tam trudno było się stamtąd dostać, no to przecież trochę mieliśmy zboża, trochę jakiegoś zapasu. No to trzeba było jakieś furmanki. Mhm. A za byle grosze, a pieniądz nie miał żadnej wartości, nie było żadnych pieniędzy. Tylko trzeba było albo ultra spirytusu, albo coś tam. Za towar. Dobra gorzenie. Była bardzo dobra gorzenia u Jaruzelskich. Mm-hmm. Ale tam pracowali Ukraińcy i niektórzy Polacy jeszcze tam pracowali w tej gorzelni. Mm-hmm. No i w końcu któryś z Ukraińców zlitował się, ale powiedziała sąsiadka Ukrainka, żeby was nie wywieźć, gdzie nie trzeba. Ale nie, przywiózł na to Załucze. Mm-hmm. Na tą stację Załucze. Mm-hmm. Bo to też było Załucze.
Te trzy dworki. Rozumiem, to tylko że wieś jakby. To wsie. Ale tu w Załuczu, gdzie były te dworki Jaruzelskiego, tam przecież było bardzo dużo Polaków. Ale żaden Ukrainiec się nie popisał. Tam nie było żadnego wypadku, żeby Ukrainiec się rzucił na Polaków. No ten odpust. To proszę teraz opowiedzieć. To myśmy jeszcze byli jeszcze w tym starym miejscu. W starym miejscu, tak. Czyli w jakiej miejscowości jeszcze raz może pani powiedzieć? No ten Karłów. W Karłowie. Jeszcze Karłowie. I proszę powiedzieć, szła pani z rodziną na odpust, tak? Tak, tak powiem. No proszę przeszliśmy przez Prut. Zaczęliśmy sobie wycierać nogi, buty, zakładać, no idziemy. Wyszliśmy już poubierani, poprawieni, poczesani, idziemy. Dochodzi do nas. Ja podejrzewam, że to mogła być Polka. Ona tak stanęła, nie, żebyśmy nie szli. To siostra, taka mała jeszcze ta siostra była, bo jak ja szłam, to ona chciała iść. No ale ciocia mówi, no to trochę ją ponosimy, trochę będziemy na baranta. Tak się mówi, dzieci mówią na baranta. Ale jak chce iść, niech idzie. A ona taka była bardzo ładnym dzieckiem, śliczna, tak jak laleczka. I ta babka doszła, mówi tak, oj, szkoda tej dytyny, szkoda tego dziecka. I mówi, żebyśmy nie szli, bo będą... Żebyście nie szli do kościoła. A myśmy szli właśnie na ten odwrót. A ona powiedziała, żebyście nie szli do kościoła. Żebyśmy nie szli, bo będzie tam coś... kto wie, mówi, czy nie spalą kościoła. I poszliście do tego kościoła, czy nie? Wróciliśmy. Wróciliście? Wróciliśmy. Wróciliśmy i za parę dni ktoś przyszedł z Ukraińców powiedzieć, no tak niby w potocznej rozmowie, że nikt nie ocalał. Nikt, ani jedna osoba. I ksiądz, i organista, i kościelny, wszyscy, jak jeden może. Proszę powiedzieć, jak pani mama się dowiedziała o tym, no bo no, i tata... To nie chciało się przejść przez usta, nie można było. Moja mama, to ta ciotka, no ta młodsza, to jeszcze taka bardziej, to, ale ta ciotka i moja mama, to wczęsły się. Moja mama to taka patriotka, taka Polka z krwi i kości. Ona nie umiała po... Babcia też nie umiała po ukraińsku. Tyle lat tam była, nie umiała. To na nią się mówiły Ukrainki, to Mazurka. Taka zawzięta Mazurka. Mazurka, tak? Tak. Ale ja umiałam dobrze po ukraińsku. Nauczyła się pani od sąsiadów, tak? No, a przecież chodziłam do szkoły z nimi. Jak wyszłyśmy na przerwę, bo ja wróciłam po pół roku. Bo Niemcy nie zgodzili się, że Polacy chodzili do szkoły. Ale po pół roku przyszło pismo, żeby przyjąć z powrotem Polaków. Więc ja poszłam. Siostra już nie, bo ona miała do pierwszej klasy. A jak ona nie znała ukraińskiego, to kto by z nią tam po polsku mu rozmawiał? Nie było mowy. Ja poszłam, ale po iluś tygodniach płakałam w niebogłosy, że do mamy, mama mówi, nie idź, bo to nic z tego nie będzie. W tej szkole pani podała taki przykład. Stali, kazali pani stać Ukraińcy gdzie? Przerwa jest. Wychłyśmy na przerwę. One, zanim nie wyprowadziłyśmy się po schodach na podwórko, to Polaczka. A przecież znałyśmy się. Znaliście się wcześniej. No przecież. A teraz zaczęli szydzić. Tak, jestem wróg. A teraz zaczęli szydzić, tak? Tak. I coś tam bali się, bawiły się w coś. No i ja się włączałam. Wzięły mnie we dwie, postawiły przy ubikacjach. I tu mam stać do końca przerwy. A jak nie, to za drzwiami jest tej szkoły. A przed wojną normalnie się znaleźli? Ale nie, mowy nie było. Na równi byłyśmy traktowane. Ale nasz pop tamtejszy, to byśmy przecież tam się... Wychowaliśmy wszyscy, przecież on przychodził do klasy. Mnie nie wolno było wyrzucić z klasy. Ja siedziałam w ławce. Nie wolno mi było pisać słowo. Musiałam siedzieć ręce do tyłu i przysiedzieć godzinę. On prowadził lekcje z organizacji. Ten pop. Tak. Czyli musiała pani siedzieć potulnie, tak? Tak. Ręce do tyłu i tak siedzieć całą godzinę. A kto może poświęcał, jak nie ten pop w Karłowie? Ten pop. To wszyscy wiedzieli.
Czyli ile tam było tych rodzin polskich? Pani rodzina jeszcze? Byli, tak, nazwisko Łukalnik, Butulijscy, Ogonek nazwisko. Mhm. Nieraz tam mama mnie wysyłała do tych Butulińskich. Mhm. No ten Łukalnik to był szef. Mhm. No to tam często się... Tam do nas a nie wie pani, oni z Ukraińcami, tam, oni z Ukraińcami nie mieli jakichś... Na przykład Butuliński się rozmawiał po ukraińsku. Mhm. No Szulkiewicz to nie. Mhm. To był taki kawaler stary. Mhm. Sam, ale Ukrainka przychodziła, mama mu tam wymawiała nieraz. Mhm. Mówiłem, Kazik, nie ma Polek. A było sporo małżeństw takich rodzin mieszanych, że były. Tu Ukrainiec, tam tak, Polak. Tak, byli, były takie rodziny. Tak. Było taki, był Niemiec. No jak ci, na przykład banderowcy, na przykład, bo tu mąż na przykład. A jak zastrzelili pan takiego, co jak Ruscy weszli, zaczął pracować z ruskimi, wie pan, pracować, no w sumie, a to do sklepu zajrzał, żeby tam jakiegoś szachlaństwa nie było, albo to były towary różnego rodzaju, że sprawdzali i on właśnie w tym był, Ukrainiec. I przychodzili po niego raz, drugi, trzeci, on się ukrywał, ukrywał się u nas. Mhm. U nas, jak ktoś wchodził, to on coś chował do szafy. Babcia. Babcia nie znała się na żadnej polityce. Ona się nie interesowała, tylko książeczkę i modlitwę i to wszystko. Rozumiem. Ona nie wiedziała, co to, czy tak trzeba, czy nie trzeba. No ja mu przyszedł, prosi. Po tego Ukraińca przychodzili? Przychodzili Ruscy po niego. Po niego? Ukraińcy. Jego sąsiedzi. Jego sąsiedzi? Żeby go zlikwidować, bo on jest czerwonymi. Rozumiem. No i raz przyszli, drugi raz przyszli, jego nie ma i żonę zabili. A żona przecież też Ukrainka. No ci banderowcy mieli tą broń w ogóle. Tak pani myśli? Ja myślę, że to kombinactwo było wielkie. Niemcy im nie dali broni. Nie dali? Nie. Niemcy nie uznawali ich. Mieli ich na wykonawców. Za wykonawców? No bo to całe SS to byli Ukraińcy. Mhm. Oni wykonywali wszystkie te roboty. Pan myśli, że Niemiec? Ukraińcy? Tak. Oni byli do tej czarnej roboty. Mhm. Ja to myśleli, że Niemiec im dał Ukrainę. Dał im Ukrainę. Rozumiem. Tak. Widotę, tak. Do Niemiec wywozić, to sołtys wydawał widotę. Wszystkie biedne dziewczyny, brzydni chłopcy, wszyscy byli wywożeni na roboty do Niemiec. A proszę mi powiedzieć, jak Rosjanie, jak Niemcy się wycofali, przyszli Rosjanie, no to co z tymi banderowcami się w końcu stało? Mówię panu, że wywozili tą inteligencję, tych przywódców. Na Syberię, tak? Tak. Mhm. I Polacy mogli się czuć wtedy, jak się... No trochę. Trochę się uciszyło? Zamiast tu postawili ich w nocy, musieli ich sprowadzić w nocy, bo opóźniony nasz był wyjazd o tydzień, a transfer stał z Ukraińcami na Sybir. Myśmy mieli za ziemię odzyskane, a oni na Sybir. Na Sybir. No to nie dojechało. Przecież jak weszli w głąb w Rosji, to ja wiem, że ten pokazywałam pan to zdjęcie, miał dwóch braci, byli graniczerami. Graniczero, wie pan, na granicy starego, to tak samo jak każdy żołnierz. I oni byli wywieźli o niego. Wywieźli na Sybir, on tam zginęli się obydwaj, jeden i drugi. Jednego żona zginęła, a dzieci w wagonach zamarzły, wyrzucili w pole. Zamarzły w wagonach dzieci, tych graniczerów. A proszę powiedzieć, Rosjanie nie wywozili Polaków na Sybir? Czy tylko... Wywozili, myśmy też byli do wywozu. Też byliśmy. A wie pan o kogo? O tego właśnie Piłsudczyka. Myśmy myśleli, że jak my wyjedziemy na tej ziemi odzyskanej, że będziemy mieli spokój. Nie, przyszła za nami list, powiastka, że mamy w Anglii Piłsudczyka. Że to jesteśmy wróg numer jeden. Trzeba na nich uważać.
Rozumiem. Taka polityka. Czyli wróciliście na ziemię odzyskania, konkretnie tak. Do jakiej miejscowości? Ja wiem, kiedy. Konkretnie gdzie? Do jakiej miejscowości? Brzeg nad Odrą. Brzeg nad Odrą. Tak. Mhm. I tam, proszę powiedzieć, tam jakiś, czekał jakiś budynek, jakieś mieszkanie po niemieckie? Jako... Proszę pana, najpierw niech pan mnie zapyta, gdzie nas wyrzucili. No to proszę powiedzieć. Wyrzucili pod Wrocław. Iż tak, bo, tam nie ma ziem dobrych wrocławskie. I takich piachach, pola, taki, jakiś taki dziki las, takie drzewka rosną. I piach po kolanach. Kazali na wsio. Szybko z tych wagonów. To macie, wyrzucili nas. Wyrzucili jakby na piach. Tak. I róbcie co chcecie. Nikt się nami nie zajmował. Mhm. A przecież ojciec był na froncie pod Berlinem. To kto wtedy był? Mama z panią była? Ciotka, babcia. Mama, ja, no i siostra, brat. Rozumiem. Czyli było was trochę? No, było nas. No i co? Poszliście i co? Nie, wyrzucili nas. Mama wyciągnęła piecyk taki. To było 5 maj. Mhm. 45 rok. Rozumiem. 5 maja. Wyciągnęła z wagonu ten piecyk. Właściwie już wyrzucili nas. I ten piecyk, no, brat mały był, tak patyczków nas zbierał. I no każdy przyszedł się grzać, bo to zimno było w maju. Ja to mi każdy coś się mnie tam mógł, to miał się coś, grzał sobie coś. A już taki ładny taki piecyk, ten taki na fajerki wszystko, takie ekstra. Chodzi z moim, miał rączki z no ale gdzie ten piecyk stał? Na dworzu? Na dworzu, na placu, no, gdzie przecież nie ma nic. No i jak znaleźliście jakiś dom, czy jakieś mieszkanie, chodziliście szukać? Ciocia z taką panią, ona ze Śniatyna. Z nami w wagonie, bo była sama. Mm-hmm. I tak się przykleiła do nas, bo co dzieci są, to mówię, będzie mi raźni. Mm-hmm. No i one poszły gdzieś, poszły, nie ma ich, cały dzień ich nie ma. Mm-hmm. Mama mówi, no jak Marysi braknie, to my tu zginiemy marnie. No ale w końcu pod wieczór, tak już późno, przyjechała z tym, z taką takim samochodem, z taką platformą, że można było załadować dużo rzeczy. Ale to tak nie Niemiec, tylko autochton. Ona to też Niemiec, on przecież z Niemcami. To, nie wiem, jak to autochton, to ja uważam, że Niemiec tak samo. Mhm. No i to pyta się, że kto kogo on ma zabrać. Ale nie umie mówić dobrze po polsku. I mówi, że mają to. Jak stary piech, pokazuje no, pirytusowce. Że ciocia mówi, dostaniesz, jak nas zawiezisz. No i załadował nas, przyjechaliśmy do jakiejś takiej chałupiny, ale nic nie ma w tej chałupie. Już Rusek zdążył wszystko wywieźć. Wywozili, co się dało. A ten nam transport to był potrzebny na resztę wywiezienia. Wszystko, co się dało, wszystko się wywoziło. Czyli proszę powiedzieć, osiedliście się w jakiejś chałupinie, tak? Tak. Chałupinie na wsi? Czy to na jakieś wsi. Miasteczko było, czy to wieś? No, pod miasteczkiem, pod brzegiem. Pod brzegiem, tak? Tak. I tam... No ale w nocy przyszli kochani żołnierze do nas. I co osiadają się tego. Ale ciocia znała dobrze po ukraińsku, bo ona chodziła właśnie w Krowowie do szkoły. Mhm. Dobrze mówiła po ukraińsku. I on już jednym przyjdzie, ja byłam w łóżku. W krzesełku przyszedł, już przyjmij, przygląda mi się, siedzi przy łóżku. Mhm. A jak to ciocia zobaczyła? A ty znajesz, mówi, że jej baćko na wojnie zwany. No tak. Tak jak i wy, tak jak ty, tak jak jej otec. Na Germanca poszło i to, a ty jego. Córkę chcesz gwałcić? Mm-hmm. Po rosyjsku do niego. Mm-hmm. Po ukraińsku właściwie. Po ukraińsku, ale tamci byli Ruscy, tak? Ruscy, ale rozumieli. Rozumieli po ukraińsku. No to bardzo zbliżony. Zbliżony jest, tak. No i dał spokój? Dali spokój. Mm-hmm. Ale za parę godzin nad rano przyszli. Ale przyszli z konserwami, z jakim żarciem różnym. I na stół układają. Mm-hmm. Tak, żeby z nimi jeść, wypić. Mm-hmm.
A ciocia, ja nie wiem, skąd ona miała tę energię. Nie wiem. Bo wzięła to tak już, zepchnęła na podłogę. And! Pistolet i do niej. A ciocia mówi, no strzelaj. Mówi, bo ja Germanka jest. Tak, mówię, strzelaj. Germanka to, strzelaj. Na co czekasz? To nie było. Na co czekasz? Strzelaj. Dali spokój. Przyjechali samochodem ciężarowym i nas wywieźli do miasta. Do takiego ładnego mieszkania, pięciopokojowego. I tam nas ulokowali. I tam mieszkaliście? No? Mieszkaliśmy dość długo w Brzegu. No to w ładnym miejscu. Brzeg był bardzo ładny miasteczko. I, no i ładne mieszkanie mieliście. Tam. No i pięciopokojowe. Ale jak ojciec wrócił, ojciec... A jak was ojciec odnalazł? Przez kogo? No bo tak, tam byliście na kresach, teraz tu, jak ten ojciec was znalazł? Wszystko wiedział. Wiedział, tak? Wszystko wiedział. O, tam coś tam mówili im. Mówili. Czyli pod Berlinem ojciec walczył, tak? Tak, walczył. Pod Berlinem. To proszę powiedzieć, to komuniści go szanowali i was, może dlatego dali wam to mieszkanie, no bo skoro walczył... Wojsko nam wysadziło, wojsko. Wojsko wam dało. Wojsko rosyjskie. No, dało wam to mieszkanie. Tak, zawadowali. Ale nie czepiali się o tego Piłsudczyka dalej, co pani mówiła? To było wojsko, nie, bo to byli pofrontowcy też, ci oficerowie. Wszystko frontowcy, oni wracali z frontu. Ale do Rosji nie chcieli wracać. U nas to dzieci przychodziły z matkami oficerów, żony. Później już trochę wkładało sobie zabawek pociąg. I tak pociąga i mówi tak. No, halo, Moskwa, przyjeżdżajcie сюда, bo тут хорошее життя. Dziecko, takie może 5-letnie. No i pani poznała tam swojego męża w tym Brzegu? Mąż był w wojsku tam. W Brzegu. Rozumiem. I później dostał jakby angaż tutaj na Radom, czy jak to wygląda? Nie, on pochodzi z Kieleckiego, mąż. Rozumiem. Pochodzi z Kieleckiego. Jak pani, w którym roku pani trafiła do Radomia? Ja jestem w Radomiu 42 lata, ale byłam pod przysuchą, mieszkaliśmy parę lat. W Siekiernie. Wie pan gdzie Siekierno? Nie. To jest nadleśnictwo. Podlegający pod Radom, pod Radom. Rozumiem. Także w sumie jestem tu 50 lat. Na tych terenach radomskiego tutaj. Tak. Rozumiem. A tu, czy tutaj w tym mieszkaniu 42 lat. I proszę powiedzieć, jak pani teraz by miała tak jakby ocenić, czy wspomnieć Ukraińców? Jakby teraz pani na przykład miała jechać na Ukrainę, jak pani ich odbiera? W końcu jako przyjaciół czy jako wrogów? Proszę pana, jak pani ich ocenia? No bo przed wojną byli niby przyjaciółmi, tak. Prawda? Później się okazali wrogami. To się nie da. Jak pani ich teraz ocenia? To nie da się wybaczyć takich rzeczy. Na przykład jestem na targu w Radomiu. I z koleżanką schodzimy, oglądamy, a przecież tych pełno tych ruskich, nie? I słyszę, że jakieś dwie panie witają się, dawno się nie widziały i tak głośno się witają. A ci Ukraińcy, dwóch stało z jednej strony tym rzędzie i dwie dziewczyny tak przy wejściu, przy tych stolikach tam towar swój mają, ale tak ze sobą rozmawiają. Naraz słyszę ten jeden taki ten, z tych Ukraińców, tych chłopaków, mówi tak, widzisz ty? Jaka ja kultura w Polsce, że jak to się głośno witają. Im się nie podobało. Ej, mnie zatrząsło. I do nich, a koleżanka mówi tak, Jasiu, daj spokój, pochodzisz z tamtych stron. Ty się nie wtrącaj, bo ty nie wiesz niczego. Mówi do nich, Kasia, ty nie masz pojęcia, co myśmy tam przeszli. Nie zatrzymaj mnie, bo nie zatrzymasz mnie. Bo to jeden uszczelił mu w pysk, mówię, co ja mu tą kulturę zaraz go nauczę. Dopadłam do niego, ten młody taki chłopak. I co mu pani powiedziała? Po ukraińsku pani mu coś powiedziała? Tak. Co pani ja mówię, ty, kulturo, nie ponieradzić co wam tu, to piszkom do koło myj. Piszkom.
A proszę powiedzieć, czy pani była na Ukrainie od tamtych czasów w ogóle? Nie. Nie była pani? Nie byłam ani raz. A jakby pani miała, załóżmy się, wybrać tam do tej Kołomyi czy gdzieś, jakby pani się czuła? Do Kołomyi to może nie, ale tutaj zobaczyć, no na pewno tego tam wnuczka sprawdzała, nie ma nic ani tej chałupy, nie ma nic, przestrzeni, tak. Mhm. Nie ma nic. Załóżmy, tylko ten dworek stoi. I ja spotkałam się tu z dużą osobami w Radomiu, więc nie słyszałam pochlebnego słowa. O rodzinie Jaruzelskich. Tak. Dziękuję bardzo pani za te wspomnienia. Takie dla wielu ludzi to będzie jakiś ślad historii.